Co to są zagrożenia? Na przykład jak chłopak ma dwie dziewczyny i nagle puści oczko i w gotowości, ale nie jeden, aż dwa. Dlaczego dwa? Jak jedna zobaczy tamto, a druga tamto, już nie ma zmiłuj się. Zagrożenie to jest coś takiego, jak na przykład w Unii Europejskiej to zboże zniknęło, no to jest zagrożenie. Jak to zniknęło? Po prostu tak sobie spali, a to zboże zniknęło. A czyje to było zboże? To było Unii Europejskiej, tak naprawdę to rolnicy to zrobili ze Związku Radzieckiego. A skąd o tym wiesz? Bo mówili w wiadomościach. Wczoraj było chyba 1070, a dzisiaj podawali, że 1060. I jak ono tak znika? To są cuda. Wcale nie, Janek, ty opowiadasz jakieś głupstwa. To dawno to zboże zniknęło. Nie, Ania, trzeba bardziej słuchać wiadomości. To się wtedy douczysz. O, już ci wierzę, że słuchałeś. A co my teraz będziemy jedli, powiedz, Janek, jak tego zboża nie będzie? Przecież my też możemy wejść do Unii, mamy taką szansę, wiesz? I co wtedy? Widziałeś, jak jest w piekarniach? Pieczą chleb, oczywiście, ale ile jest? Skąd się weźmie? Jak połowa musi być dla zwierząt, połowa dla nich, a połowa jest dla Unii. No to trzy części, a zboża jest mało. Ja się kłopotam. Jeśli ty się nie martwisz, Janek, o jedzenie, to bardzo im przykro jest. Nie będziesz moim kolegą, bo ty w ogóle nie panujesz nad sytuacją. Ania! Ja nie chcę wejść do Unii, mówiąc krótko. Bo teraz w tych czasach na wszystko dużo wydają pieniędzy. Na podatki, na utrzymanki, po prostu na wszystko. I to jeszcze bardziej podraża koszty. A zresztą, czas są niejasne.